Cześć, witam Was serdecznie na moim kulinarnym kanale. Przychodzę do Was dzisiaj z pomysłem na pewien klasyk. Klasyki też się mogą u mnie pojawiać, dlaczego by nie? Więc przygotujemy danie z wykorzystaniem świeżego szpinaku i sera feta. Więc co, nie przedłużam i zapraszam do oglądania dalej. Do przygotowania naszego pysznego makaronu z fetą i szpinakiem potrzebować będziemy oczywiście makaronu. Ja tutaj wykorzystam taki drobny makaron Kolanka. Do tego wykorzystamy 5 ząbków czosnku, jedną dużą cebulę, 3/4 takiego tradycyjnego opakowania sera fety, jedną pierś z kurczaka, odrobinkę pietruszki już tak później do posiekania i do posypania. No i oczywiście szpinak. Ja używam tutaj świeżego szpinaku. Nie przepadam za tym mrożonym, ale ten mrożony jak najbardziej też jest w porządku. Ja mam tutaj szpinaczek jeszcze taki zebrany z własnego ogródeczka, więc idealnie. No i jeżeli chodzi o przyprawy, wykorzystamy ostrą paprykę, słodką paprykę, liść lubczyku, odrobinkę oliwy, sól i pieprz. To lecimy i robimy, bo jestem bardzo głodna. Przygotowanie mojego makaronu zacznę od posiekania 5 ząbków czosnku i cebulki. Gdy cebulkę mamy już pokrojoną, włączamy sobie naszą patelenkę i nalewamy odrobinę oliwy w celu właśnie tutaj podsmażenia cebulki. No i oczywiście czosnku. Gdy cebulka nam się już podsmaża, ja nastawiam sobie jeszcze wodę na makaron. Więc tak, w międzyczasie, kiedy cebulka się podsmaża, ja przejdę do pokrojenia kurczaka, pokroję go w takie drobne kosteczki. I tak do delikatnie podsmażonej cebulki dorzucam już kurczaczka. I do podsmażającego się kurczaczka z cebulką dorzucam już łyżeczkę pieprzu, pół łyżeczki ostrej papryki, pół łyżeczki słodkiej papryki i łyżeczkę liścia lubczyku. Odrobinę jeszcze dosalam, ale dosłownie odrobinę, bo później będziemy wrzucać słoną fetę. Gdy nasz kurczak już jest podsmażony, dorzucam moje liście szpinaku. I teraz będę je delikatnie podduszać i później przejdziemy już do dodania fety. Gotuję około 350 g makaronu. Tą porcję, którą przygotowuję, będzie dla 3 osób, więc myślę, że tak idealnie. Żeby się najeść, ale żeby się nie za bardzo najeść. Następnie przejdę do pokrojenia fety. W międzyczasie, kiedy gotuje mi się makaron, makaron oczywiście gotuję tak, jak zwykle jest na opakowaniu. Więc tak jak wspomniałam, fety wykorzystam takie 3/4 opakowania. Gdy nasz makaron już jest ugotowany, a liście szpinaku zwiękły, no to przerzucam sobie tutaj jeszcze fetę. I mieszamy, aż nasza feta się rozpuści i powstanie taki fajny, gładki sosik. Gdy powstał nam taki gładki sosik, przerzucamy teraz nasz makaron i będziemy wszystko razem mieszać. I tak naprawdę nasz ekspresowy makaron ze szpinakiem i fetą jest już gotowy, więc co, będziemy nakładać i próbować. I na koniec jeszcze przyzdobimy sobie pietruszką nasz makaronik. Sporą ilością. Trzeba jeść dużo pietruszki. Pietruszka jest bardzo zdrowa. I co? Będziemy próbować. Więc co? Testujemy nasz makaron.
Wygląda naprawdę przepysznie. Wygląda super, ale smakuje jeszcze lepiej. Polecam gorąco spróbować i koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak smakowało.